sportowa impreza rozrywkowa, ulubiony kabaret w parku wodnym, inwestycje w Chojnicach, to chyba tylko wodociągi, za które będziemy musieli zapłacić za chwilę, a w życiu. Dobry był to rok dla pana? Zawodowo bardzo dobry rok, więc... Nie ma nic takiego, co by mi się nie podobało. Wszystko jest fajnie. A kojarzy pani jakieś wydarzenia ważne tutaj, lokalne, jakieś imprezy? Tak, jakieś jarmarki, zakończenie lata było super. No, takie różne tam imprezki. Chyba co, drzewka zielone jakieś sprzedawali, nie pamiętam co to było, dzieci były zachwycone. Także tyle. Pozytywnie. A czego pani by sobie życzyła na przyszły rok? Zdrówka. Okej, to tego życzę. No, w miarę dobre. Zobaczymy co ten rok przyniesie. Zmiany trochę do góry i takie nieciekawe. Czy ma pan na myśli taką sytuację polityczną? Dokładnie. Jak to się przełoży na życie nas? No zobaczymy. Na razie perspektywy nie za ciekawe. Dobry, narodziny córki, więc dobry. To gratuluję. Dziękuję. A tak jeżeli chodzi o miasto, no to w sumie nic ciekawego się według mnie nie wydarzyło. Kiedyś było więcej w ogóle atrakcji dla dzieci, jakieś tam, nie wiem, festyny, coś takiego. Teraz tak ucichło wszystko. Czyli na Nowy Rok pewnie by pani sobie życzyła tak dla dzieci więcej atrakcji, tak? No na pewno, żeby nie trzeba było jeździć gdzieś po innych miastach i szukać jakiejś atrakcji dla dzieciaków, tylko żeby po prostu było na miejscu. Mhm. Czyli imprezy jakieś fajne. Tak. No i wiadomo, fajnie było, gdyby odnowili pracę zawodową. Usprawnili je troszkę. I posprzątali oczywiście. Mhm. Bo to akurat jest tragedia w Piaskownicach. Więcej szczęścia i więcej funduszy. Chyba tylko tego. Byłam na tym tam, co było w niedzielę święta, tak? Na jarmarku? Tak, właśnie na tym byłam z rodzicami. Jakieś koncerty, coś takiego? Aha, festiwal marzeń. Byłam, tak. Było bardzo fajnie. I jeszcze noc ta, co tam była, ta opera taka. Noce operetkowe? Oby więcej takich. Pierwszy raz byłaś, czy tak chodzisz co roku? Nie, na festiwal marzeń co roku, a na tej opery to byłam pierwszy raz. Będziesz chodzić, rozumiem. Chyba tak, z mamą, no. A jak tak dla ciebie, życiowo, ten rok? Fajnie, ogólnie spoko, nic się nie wydarzyło złego. A czego sobie życzysz na przyszły? Nie wiem, w sumie nic, tak, no wszystko jest okej. Okay. Żeby tak zostało, może. A tak dla was osobiście, jaki to był rok? Udany, szczęśliwy, spokojny. I oby ten następny, który przyjdzie, był taki sam, a nawet lepszy od tego, co był. Ostatnie niedobre to było referendum straży miejskiej, ponieważ ono nikomu nie przeszkadza według mnie. Powinna zostać utworzona, powinni mieć większe zwiększenie obowiązków, większe patrole i tam, gdzie powinni być. A z takich wydarzeń, które są dobre, no to myślę rozwój miasta. Burmistrz myśli pozytywnie, chce rozwoju miasta, robi dworzec PKP. Są duże pieniądze na to przeznaczone w przyszłym roku i uważam, że powinno dojść to do skutku. Tak samo na przykład jak było inwestycja teraz, no poza Chojnicami też różne są inwestycje, Charzykowy, wójt, ale razem z burmistrzem się za to wzięli. Uważam, że powinny takie inwestycje trwać cały czas w kółko. I to według mnie było najbardziej wiarygodne i ważne w tych Chojnicach, które się wydarzyło. I więcej rozrywek powinno być. No brakuje rozrywek, brakuje festiwal marzeń, uważam za nieudany totalnie. Ale koncerty typu Kamil Bednarek, jak przyjechał na halę widowiskową parku w centrum w Chojnicach, oczywiście, takich rzeczy powinno być jak najwięcej. Czy kabarety, czy dużo dla dzieci rozrywek, dzień dziecka robić, wszystko w tym kierunku powinno być związane i by było wszystko okej. Okay. Czasami chodzę na mecze Chojnicanki, Rędzewil. No stadion zrobili ostatnio, miał pan okazję widzieć? Tak. No jak tam się panu podobało? No super, miasto się rozwija, to dużo rzeczy się zmienia. Drogi powstają, drogi rowerowe, to dużo atrakcji takich dla sportu. Moim zdaniem strasznie jest kompletnie zlikwidować, dać parę etatów policji, ze względu na to, że Straż Miejska i tak nie ma uprawnień. Dla miasta chyba w porządku, dobrze, ładna choinka i w ogóle ładnie zrobione wszystko, także nie ma co mówić, że jest coś nie tak. A jakieś wydarzenia pani kojarzy ważne, takie dla Chojnic? No to wiadomo, od nich Chojnic, tak, mało wydarzeń w ogóle. Powinno być coś więcej organizowane, przede wszystkim w okresie letnim. Singi takie tam na powolnym powietrzu, dla starszych pań, nie mówię o sobie, ale też chętnie bym zajrzała. Często rozmawiamy właśnie na ten temat z rodziną, właśnie, że nie ma tak gdzie właśnie iść.
sobie, nie? A tutaj na rynku to wiadomo, co jest. Nic ciekawego nie jest, tylko jedno wielko piwo. Teraz te przedświąteczne, te kiermasze, nie? To też jest fajne, no, tylko że pogoda zbytnio nie dopisała, nie? Chociaż padał deszcz. Bo gdyby bardziej zimno było, śnieg, to byłoby na pewno przyjemniej. Jestem za tym, niech zostanie, tylko zmienić im inne obowiązki. Nie na przykład wyrkanie mandatów, tylko żeby się zajmowali taką typową sprawą, na przykład ściganiem ludzi, żeby nie wejść czasami w odchody psa i tak dalej, nie? Od tego powinien być co innego mieć roboty. Ale niech zostaną, dlaczego mieliby stracić pracę i w ogóle, nie? Mi to oni nie przeszkadzają. Dobrze się dzieje w mieście, jak pani ocenia? No myślę, że tak. Jest ładnie, czysto. Burmistrz dba o miasto. Dużo się zmieniło za jego rządów. Chyba za dużo nie inwestują, skoro stale walą pieniądze na basen. Wcale tam się coś dzieje, palucha trzymią, zamiast go załepić, wydupczyć, kogoś innego wziąć, może by lepiej tam się działo, nie? A nie trzymią dziada kupę czasu, nic nie robi, tylko do ruiny doprowadza. Oczyszczalnie robią na przykład. No oczyszczalnie, tak. I zaraz nam podniesie wodę i kanalizację za nasze pieniądze. Czyli nie robią nic za unijne pieniądze, tylko za nasze. To jest za unijne akurat oczyszczalnia. To też. Dlaczego nam podnieśli czynsz? No, za wodę i... Aha, no tak. A te rurnicy wymieniali zegarów, nic tylko tam robią. A dla pani ten rok jaki był? To nie. Dobry, bo dostałam emeryturę. Wypoczynek. Dostałam pełną emeryturę, także dobrze jest. Festiwal marzeń. Myślę, że to jest fajna rzecz, bo przyjeżdżają gwiazdy, które tak naprawdę ciężko spotkać w Chojnicach. Czuchów i inne miasta mają takie rzeczy jak Dni Chojni, Dni Czuchowa. To są fajne gwiazdy, jest wszystko za darmo. Pierwszy festiwal pamiętam, że był dość dobry, przystępny cena, ale teraz jak wyskoczyli z biletami, to było drogo. To było chyba 50 zł, tak? Bo to już jest dla przeciętnego Chojniczanina, to jest drogo. Co by miało się poprawić w Chojnicach, to właśnie sądzę, że to, żeby lepsze gwiazdy przyjeżdżały. A tak wszystko jest... To jeździsz gdzieś dookoła, tak? Jak to tak, się dzieje. Tak, bardziej dookoła jeżdżę niż jestem tutaj, nie? A na festiwal marzeń lubię chodzić, tylko mówię, to jest to, że płatne, nie? Jeżeli chodzi o to, nie? Tak ogólnie wszystko okej. Okay. Wszystko jest tutaj dobrze, tak? Nie przeszkadza mi kochą Chojnicę i to jest moje miasto. A osobiście? Też udany rok był? Oczywiście, jak najbardziej. To jeszcze szukam pracy. Ale to myślę, że przyszły rok też przyniesie dobrą rzecz, będzie tam praca. A tak wszystko jest okej. Okay.